Dzień dobry Państwu, zaraz wezmę ten mikrofon, żeby było lepiej słychać. O, przywiążę sobie tutaj. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Znowu zamiast KHT daję ten post na FB, bo tylko mam dwie krótkie sprawy. Znaczy on nie będzie taki długi, mam dwie krótkie sprawy. Pierwsza sprawa to jest, proszę Państwa, to, że SWT TV Magda i uruchomiło przy pomocy, nieocenionej pomocy jednego z moich znajomych, uruchomiło sprzedaż e-booka. O cenie nie chcę dyskutować, ponieważ to nie jest moja sprawa, ja się tym tak prawda mówiąc nie zajmuję. Telefon mi coś szwankuje, proszę Państwa, niestety. Więc na moim profilu jest link, ja wrzucę to jeszcze na YouTube, także na YouTubie też będzie ten link, gdzie można kupić e-booka. Jeśli ktoś, proszę Państwa, zrekompensuje mu również tą cenę, to wszystko, jeśli ktoś do mnie prywatnie napisze, czy na privie, czy mailem, czy zadzwoni, czy SMS-em, to naprawdę dam mu do tego e-booka osobistą dedykację, podpiszę się, sfotografuję i wrzucę w JPEG-u, ok? I odeślę. To jako taka rekompensata, także każdy, kto chce mieć mój podpis, może mieć. Ja już się nie boję absolutnie, bo kredytu nikt na mnie nie weźmie, bo wszystkie banki już mnie tak dały. Już jest takie moje zdjęcie na tych bankach, na wszystkich bankach w Polsce, że tego klienta nie obsługujemy. I bardzo dobrze, także spokojnie możecie, mogę te podpisy wysyłać. Proszę Państwa, to jest dla tych, którym ciężko czekać na książkę, bądź którzy nie mogą dostać książki, nie chcą. Ja po tym e-booku chcę skończyć rozdział pierwszy, Choluba 2. On jest dość ważny. No znowu mi kot przeszkadza. No i tak będę mówić, że mam to w kuchni nagrywać, co chwila będzie kocie uciekać, tak? Nie, w dodatku kot mi coś tutaj zrobił, nie wiem co mi zrobił. Już przestał mi to robić. I proszę Państwa, no jest kotka, moja kotka. Masz, pokaż się, chociaż to nie KHT, to się pokaż troszeczkę, no pokazała się już. Proszę Państwa, to jest raz. I sprawa, której właściwie ten post powinien dotyczyć. Chodzi o dzisiejszą konwencję PiS i przemówienie pana Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie chcę tego komentować w pełni, tak jak wszystkich swoich przemyśleń, tylko jedno, ja odebrałem to zupełnie inaczej niż niektórzy. To znaczy uważam, że pan Jarosław Kaczyński jest zatroskany, bardzo mocno zatroskany tym, co się w PiS-ie dzieje. Że też zauważa to, że to nie jest ten PiS, który startował do wyborów, że jest rozrywany na wszystkie strony i odebrałem jego przemówienie jako ostrzeżenie zarówno do samego PiS-u generalnie, i różnych grup, które są w tej koalicji, ponieważ to jest koalicja, proszę Państwa. Cały czas mówię, że nie rządzi sam PiS, ale rządzi koalicja. I ostrzeżenie, że wszyscy przegramy, jeśli zaczniemy tą partię rozrywać na wszystkie strony. No cóż, tak jest, jak jest. Przemówienie pana Jarosława Kaczyńskiego było bardzo dobre, ale mocno kontrastowało z późniejszym przemówieniem pozostałych uczestników. No już przemówienia pana premiera to ja nawet nie chcę komentować, tylko z jedną rzeczą, bo skoro tak ciągle walczymy z tymi złodziejami, skoro wszędzie są same, to znaczy, że ci wszyscy złodzieje, że Polska jest pełna złodziei, że są sami złodzieje w Polsce, proszę Państwa? Bo z jednej strony mówimy o jedności, idźmy razem, bądźmy, a z drugiej strony walczymy ze złodziejami, w kółko jest ta nasza walka ze złodziejstwem. Wynika z tego, że większość społeczeństwa to są złodzieje. Ewentualnie większość społeczeństwa jest bierna i głupia, a cała reszta to złodzieje. Złodzieje są, których nawet nie można złapać, bo łapie się ich ciągle. Łapie się ich ciągle i po to są te różne policje, coraz większe moce fiskalne. Jeden z moich znajomych zaproponował mi trzy tematy i muszę powiedzieć, że jeden z tematów, dwa tematy są bardzo ciekawe, ale to jest na dłuższą audycję, natomiast jeden temat jest dość ciekawy. Chodzi o ten program Polska Bezgotówkowa. To jest, proszę Państwa, program, który jest niby dobry, niby wspaniały, niby fajny, niby ułatwiający życie, niby. Niby, proszę Państwa, to jest program totalnej fiskalizacji i kontroli całego społeczeństwa. Wszyscy wiemy, co się można osiągnąć, ja trochę wiem, bo pracując razem z Amerykanami czy z Anglikami, dobrze wiedziałem, jak można prześledzić kartę kredytową i co to oznacza, co to znaczy konta bankowe. Chodzi o zmuszenie i jest jeszcze jeden w tym wszystkim haczyk. Jeśli wprowadzony zostanie program Polska Bezgotówkowa, to każdy, proszę Państwa, każdy, czy chce, czy nie chce, będzie musiał mieć założone konto.
Każdy, proszę Państwa. I wtedy, no wtedy wszyscy będziemy biedni, ale uczciwi. Bo co z tego wynika? Zresztą ja te generalizacje pana premiera odbieram bardzo często w ten sposób, że każdy, kto wychyli się i zarobi trochę więcej, jest od razu złodziejem, proszę Państwa. No, ale to przykro mi, że tak odbieram. Nie chciałem tego odbierać. Ja dałem, mówiłem, kredyt zaufania panu premierowi, ale w tej konwencji również, tak jak i ostatnie jego przemówienia, trochę mnie to zmroziło, bo widzę człowieka, który w ogóle traktuje ludzi jako masę. Powiedziałem, to w ustach pana Jarosława Kaczyńskiego słowo Polska brzmi jak Polska. Rzeczywiście, jak Polska, podzielona, z różnymi poglądami, ale jak Polska. Natomiast w ustach niektórych polityków słowo Polska brzmi jak kształtna, bezosobowa masa, w których nie ma Kowalskich, Malinowskich, Wiśniewskich. Mówiłem o tym wielokrotnie. I to o to mam pretensje również do PiS-u, że i chyba przed tym właśnie również ostrzegał pan Jarosław Kaczyński. Dochodzi do sytuacji, do sytuacji wręcz katastrofalnej dla wszystkich stron, ponieważ tak się składa, że wszyscy też żyją tym słynnym policzkiem pani Dominiki w stosunku do tej pani, która jest różnie określana z kodu. Problem polega na tym, że to jest sytuacja, do której nie powinno dojść, nie może dojść oczywiście, ale ja nie dziwię się, ponieważ jedna strona prowokuje cały czas, druga strona nie ma czasami nerwów, by nie wytrzymać i wszyscy natychmiast wykorzystują to w sposób instrumentalny. W sposób instrumentalny, ponieważ jest coś takiego jak wiktymologia, nie ma reakcji bez przyczyny, nie ma skutku bez przyczyny przecież, prawda? Więc agresywność jednych w stosunku do drugich, niesłuchanie argumentów. Ja usiłowałem rozmawiać z paroma ludźmi, z nich czasami się dobrze rozmawia. Niektórzy, niewielu jest takich, ale w większości wypadków to jest, że ja mówię, oni rozmawiają sami ze sobą. To jest tak jak kiedyś Simon Garfunkel w słynnym Sound of Silence powiedzieli, napisali, że ludzie mówią bez, ludzie słuchają bez słuchania. No to jest po angielsku, to brzmi zupełnie inaczej, bez świadomości, że słuchają. Ludzie po prostu dochodzą do nich dźwięki i nie rozumieją tego, co się do nich mówi, bo słyszą tylko sami siebie i odpowiadają sami na własne pytania, uważając, że mają rację. To powoduje takie sytuacje. To jest tylko przykład tego, co może się zdarzyć. I już na sam koniec. Zarówno premier, jak i prezydent zaapelowali. No to będę uważam, że takie zachowanie się wobec prezydenta, bez względu na to, co ja myślę o panu prezydencie Dudzie i co państwo myślicie o tym, ale takie zachowanie się jak w tym liceum jest zachowaniem niegodnym zresztą, dlatego, że jest to jednak głowa państwa. I nie można w ten sposób. Można dyskutować, można zadać pytania, ale nie można w ten sposób traktować głowy państwa, bo w ten sposób traktuje się Polskę po prostu. Chce się zakrzyczeć i chce się narzucić tylko, wyłącznie jedyną słuszną rację. Jeśli krytykujemy jedną stronę, że ma tylko jedyną słuszną rację, to niech unikajmy tego z naszej strony. I to niestety ci państwo tam zrobili. Więc apel o zgodę na 11 listopada i wspólny marsz 11 listopada są bardzo ważne, tylko niestety zastrzeżenia, które daje tak zwana opozycja, uniemożliwiają wspólny marsz. Z drugiej strony również z kręgu strony rządowej rozpoczyna się problem, że nie będziemy tolerować jakichś tam okrzyków, jakichś tam haseł, czegoś, więc to jest bardzo łatwo powiedzieć. I ja zadam proste pytanie, czy wszyscy się zastanowili, co zrobimy z narodowcami? Bo przecież to się wszystko zbiera na narodowców. Co zrobimy z ONR-em, który jest powszechnie krytykowany, a skandalem było rozwiązanie marszu na 1 sierpnia, prawda? Co zrobimy? I to nie jest, ja nie oceniam w tej chwili, proszę Państwa, ja tylko po prostu pytam władz, co zrobią, bo jeśli zabronią jednym, to nie będzie jedność, proszę Państwa. To są podjęcia zerojedynkowe. Albo wszyscy, bez względu na to, co myślimy, czy się lubimy, czy się nie lubimy, ale jesteśmy Polakami i to jest tak, jak mówił kiedyś, zapisałem w swojej książce, to są autentyczne kwestie, że nieważne, jaka nami rządzi, pamiętaj, to jest twój kraj, innego nie będziesz miał i w tym święcie pójdziemy razem. Albo będzie to kolejna proteza, kolejna propagandowa bzdura. Szkoda tylko, że na stulecie niepodległości. Jeszcze raz przypominam o e-booku. Jeszcze raz mówię, że jeśli ktoś chce, to proszę do mnie napisać, skontaktować się w jakikolwiek sposób. Wyślę mu
PDF-a, JPEG-a z moim podpisem i z osobistą dedykacją. Może ją sobie do tego e-booka dołączyć, nie dołączyć jako zdjęcie, albo wyrzucić, albo zrobić z tym, co chcę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Nie wiem, czy to do zobaczenia, kiedy nastąpi. Ja naprawdę mam już bardzo mało czasu. Chcę przez pierwsze dwa dni przyszłego tygodnia skończyć rozdział pierwszy. Wczoraj opublikowałem fragment, który jest moim zdaniem bardzo istotny. Już wiem, że spotkał się wręcz z cholernym hejtem i nienawiścią w pewnych kręgach, bo zdaje się, że w coś tam trafiłem. Nieważne zresztą. Do widzenia Państwu, do zobaczenia, do następnego razu, o ile następny raz nadejdzie.